handmade i design w najlepszym stylu, a do tego wszystko z północy Polski. To była 13. edycja Bakali, a zarazem pierwsza na wiosnę. Dążymy do tego, żeby odbywały się raz na sezon, czyli wiosna, lato, jesień, zima. Pierwszy raz rozszerzone są o panel filmowo-dyskusyjny, na którym przy tej edycji pokazujemy filmy o historii polskiej mody, czyli historii mody w PRL-u. I o 17:00 ten panel zakończy się rozmową z autorką książki o modzie w PRL-u Aleksandrą Boćkowską. Na Bakaliach pojawiło się blisko 70 wystawców. Odwiedzający mieli na czym zawiesić oko. Jestem tutaj, ponieważ to są jedyne targi w Trójmieście, tak przynajmniej uważam, na których warto być. Można powiedzieć, że w jakimś sensie jestem poszukiwaczem skarbów. Tych skarbów trzeba oczywiście przebrać całe mnóstwo, żeby zdobyć akurat ten, o który nam chodzi. Po opiniach ludzi, którzy tutaj trafiają, przychodzą do nas już kolejną edycję. Myślę, że warto. Teraz jest chyba ciekawy i się rozrasta impreza chyba z roku na rok, więc jeszcze wszystkiego nie zdążyliśmy obejrzeć, ale już prawie. Bardzo podobają nam się patyki. Patyki naprawdę polecamy. Chłopaki. Świetne lampki. Chłopaki wykorzystują świetne materiały. Nawet jedną lampkę mamy. Obudowy do lampek, żarówki, oprawki, kable, wtyczki i włączniki. Składamy to wszystko razem i tak powstają nasze patykowe lampki. Bakalie trwają już 5 lat, a sądząc po zainteresowaniu odwiedzających, impreza dynamicznie się rozwija. Polecamy również zobaczyć jarmark wielkanocny w Zagrodzie Kociewskiej oraz wielkanocny kiermasz w Kolbudach. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.